Cześć, witam Was na wideotest PS, z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na recenzję myszki Gamdias Hades. Jest to wersja z sensorem laserowym, kosztująca jakieś 230 zł. Zaczniemy sobie od podstaw. Po pierwsze kabel. Mamy tutaj dwumetrowy przewód z pozłacanym wtykiem USB, w oplocie też z takim paseczkiem do spięcia nadmiaru. I kabelek jest w miarę miękki, tak więc fajnie się układa. Na rynku dostępne są dwie wersje tego Hadesa, optyczna i laserowa. To jest laserowa o sensorze mogącym zapewnić DPI aż do 8200, tak więc zadowoli nawet wymagających graczy. Sensor jest w miarę dokładny przy takich najczęściej używanych rozdzielczościach, czyli od 400 do 2000. Powyżej tego jest troszeczkę gorzej, natomiast wciąż dokładnie. To sobie zobaczycie później w części praktycznej. Mamy oczywiście wbudowaną pamięć, oprogramowanie, 8 przycisków, częstotliwość produkowania na poziomie 1000 Hz, więc myszka reaguje naprawdę szybko. Przełączniki Omrona, 10 milionów klików zapewniające pod głównymi przyciskami. A sama myszka jest sporych rozmiarów i waży 110 gram, tak więc jest dobrze dociężona. Dobrze, podstawy znacie, teraz sobie szybko ją obejrzymy. Mamy przyciski główne, szeroką rolkę z podświetleniem, która działa też jako przycisk. Tu mamy przełącznik DPI, z tyłu podświetlane logo Gamdiasa i uwaga moi drodzy, dwa przyciski dodatkowe z tej strony i dwa z drugiej strony. Myszka nie posiada żadnych profilowań, więc jest to typowa myszka uniwersalna dla graczy praworęcznych, jak i leworęcznych. Pomyślano nawet o tym, że po drugiej stronie mamy też te dwa przyciski. Tak więc bardzo fajnie, w końcu jakaś typowo uniwersalna myszka. Sporo graczy o takie właśnie gryzonie pyta, a na rynku nie ma ich za wiele. Jeśli chodzi o materiały, no to myszka jest w większości matowa, jest naprawdę fajnie wykonana, materiał jest solidny, nie mamy tutaj co prawda żadnych gumowanych części, natomiast wygląda to wszystko w miarę dobrze. Od spodu mamy dobrej jakości silgacze, dość wąskie jak widzicie, ale sprawdzają się w praktyce naprawdę nieźle. Myszka pomimo swojej wagi i wymiarów po podkładce przemieszcza się naprawdę dobrze. Teraz sobie posłuchajcie jeszcze, jak te przyciski pracują. Przyciski główne trzeba wdusić dość zdecydowanie. Stawiają też lekki opór, dzięki czemu mamy dobre odczucie tego kliku. Jak dla mnie jest to jak najbardziej zaleta. Rolki używa się bardzo dobrze, ponieważ jest szeroka, wykonana z gumy, więc dobrze reaguje na to, co robimy i przemieszcza się tak skokowo. Przełącznik DPI jest duży, dobrze dostępny, działa fajnie. Te przyciski boczne, jeśli chodzi o kciuk, to dostępne są dobrze. Jak słyszycie, chodzą dość cicho i naprawdę lekko. W moim odczuciu ten wciska się lżej, ten troszeczkę większym oporem, ale oczywiście tych przycisków używa się częściej, dlatego moim zdaniem też jest to plus. Teraz to mamy tutaj. To są tak naprawdę wymienne panele. Mamy cały zestaw. W sumie są trzy takie zestawy paneli. Te czynią myszkę najmniejszą, a za chwilę zobaczycie, jak wyglądają z innymi panelami. Ok, zobaczycie teraz trzy warianty myszki Gamdias Hades. W tej chwili mam założone największe panele. Nadaje to wielkości myszce, jest wtedy naprawdę dość rozległa. Kciuk możemy sobie oprzeć w tej takiej wyrwie. I mamy tutaj też taką półeczkę, która jakby stopuje nam ten kciuk. Teraz mamy drugi zestaw. Zobaczcie, myszka robi się już nam troszeczkę węższa. Również nasz kciuk możemy sobie oprzeć w tym miejscu albo troszeczkę niżej. I teraz trzeci wariant, najmniejsze, ale które praktycznie po prostu zatykają nam te miejsca. I w tym wariancie myszka robi się najmniejsza, najbardziej kompaktowa i naprawdę powiem Wam, że różnica pomiędzy tymi zaślepkami praktycznie, a największymi panelami jest ogromna. Różnica w chwycie myszki jest naprawdę spora, dlatego fajna opcja, ponieważ możemy sobie poeksperymentować z tym i dopasować te boki do naszych preferencji. Możemy też pokombinować tak, że na przykład z jednej strony mamy zaślepkę, a z drugiej strony mamy jakiś duży panel pod kciuk. Więc oczywiście pełna dowolność i możemy to skonfigurować i pod gracza praworęcznego, jak i pod leworęcznego.
No i moi drodzy, czas na podsumowanie. Powiem Wam, że z początku Gambias Hades dawał się mi myszką strasznie niewygodną, ponieważ jestem fanem myszek profilowanych. Natomiast po jakimś czasie użytkowania jej odkryłem naprawdę sporo fajnych cech tej myszki i jest naprawdę solidnie wykonana, bardzo fajnie działa, ma precyzyjny sensor i bardzo fajne oprogramowanie, więc na pewno zalety tutaj dominują. Jeśli chodzi o wady tej myszki, to prawdę mówiąc niczego specjalnego się nie dopatrzyłem. A więc myślę, że jak najbardziej wszystko z nią w porządku i wydanie tych nieco ponad 200 zł jest w pełni uzasadnione. Już dostajemy fajną myszkę, którą możemy pod siebie skonfigurować tymi bocznymi panelami. A jednocześnie myszka zapewnia bardzo dobre parametry pracy i używa się jej naprawdę fajnie. Jeśli chcecie dowiedzieć się o niej więcej, zapraszam Was na profil wideotesty.pl. Tam macie dokładne zdjęcia i wszelkie inne informacje. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!